W filmie tym zobaczymy, jak znajdować współczynnik kierunkowy prostej, a także jak na podstawie współczynnika kierunkowego rozstrzygać, czy proste są prostopadłe, czy równoległe. Może zacznijmy od przypomnienia. Proste, równoległe. Więc jak mamy układ współrzędnych i mamy proste, które są równoległe, to one mają ten sam współczynnik kierunkowy, czyli równoległe ten sam współczynnik kierunkowy. Czyli jeżeli równanie prostej zielonej jest y równe ax plus b, to równanie prostej żółtej jest y równe to samo ax i tutaj jest jakieś być może inne b1. Teraz proste prostopadłe znowu mamy jakąś prostą, ona ma współczynnik kierunkowy a1. I mamy prostą prostopadłą, ma współczynnik kierunkowy A2. I teraz prostopadłe to te współczynniki kierunkowe spełniają pewną tożsamość, a mianowicie A1 razy A2 równa się minus 1. To jest warunek na współczynniki kierunkowe prostych prostopadłych. Dobrze, to po tym przypomnieniu przechodzimy do przykładów. Czyli tak, jedna prosta przechodzi przez punkty 4, minus 3 oraz minus 8, 0, a druga przez minus 1, minus 1 i minus 2 i 6. I mamy rozstrzygnąć, czy te proste są prostopadłe, równoległe, czy może ani takie, ani takie. Więc jeszcze, prawda, tutaj mamy dwa punkty, przez które przechodzi prosta, więc przypomnijmy sobie, no, my musimy znaleźć ich współczynniki kierunkowe, więc przypomnijmy sobie, w jaki sposób znajdujemy współczynnik kierunkowy prostej, co to jest współczynnik kierunkowy. No, a więc, jeżeli mamy prostą, to bierzemy na niej dwa dowolne punkty, zupełnie dowolne. Liczymy różnicę współrzędnych y, może nazwijmy ją delta y, i różnicę współrzędnych x tych dwóch punktów. I współczynnik kierunkowy to jest delta y przez delta x. No dobrze, czyli mamy pierwsza prosta. To niech będzie prosta, która przechodzi przez punkty 4, minus 3, minus 8, 0. I jej współczynnik kierunkowy A1 to będzie tak. Różnica współrzędnych Y, czyli 0, minus, minus 3, podzielone przez różnicę współrzędnych X, czyli minus 8, minus 4. Czyli to jest 3 przez minus 12, zatem to jest minus 1 czwarta. I teraz druga prosta. To ona przechodzi przez punkty minus 1, minus 1, minus 2 i 6. I jej współczynnik kierunkowy to jest tak, 6 minus minus 1 podzielone przez minus 2 minus minus 1, co jest 6 plus 1, czyli 7, podzielone przez minus 1, czyli minus 7. Czyli tak, widzimy, że współczynniki kierunkowe nie są równe, zatem proste nie są równoległe, a także ich iloczyn nie jest minus 1, czyli one nie są ani równoległe, ani prostopadłe.
Przechodzimy do następnego przykładu. No i podobnie, to jest właściwie ćwiczenie na liczenie współczynnika kierunkowego. No jak już pamiętamy o tej zależności, czyli tak, pierwsza prosta. To niech będzie ta, która przechodzi przez te punkty. Czyli jej współczynnik kierunkowy to jest minus 2 minus 14 podzielone przez 1 minus minus 3. Czyli to jest minus 16 podzielone przez 4, czyli minus 4. I druga prosta. To jest punkt 0, minus 3, minus 2, 5. I jej współczynnik kierunkowy to jest 5 minus minus 3 podzielone przez minus 2 minus 0, czyli to jest 8 podzielone przez minus 2, czyli minus 4. Zatem A1 jest równe A2 i to są proste równoległe. Te proste są równoległe. I kolejny przykład. Tym razem jedna prosta podobnie. Czyli liczymy współczynnik kierunkowy. Czyli pierwsza prosta. Minus 6, minus 3 oraz 3, 3. Współczynnik kierunkowy to jest 3 minus minus 3. Podzielone przez 3 minus minus 6, czyli to jest 6 przez 3 plus 6, czyli 9, czyli to jest 2 trzecie. I druga prosta. Punkty są 2 minus 8, minus 6, 4 i A2 jest równe 4 minus minus 8 podzielone przez minus 6 minus 2, czyli to jest 4 plus 8, 12 podzielone przez minus 8, przez 4 możemy podzielić, czyli to jest minus 3 drugie. Czyli i to równa się minus 1 podzielone przez 2 trzecie, czyli to jest minus 1 przez A1. Zatem te proste są prostopadłe, czyli proste prostopadłe. Te dwie proste są prostopadłe. I kolejny przykład. Znajdź równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y minus równa się minus 2 piąte x minus 3 i przechodzącej przez punkt 2, 8. Czyli nasza prosta jeszcze raz y równa się minus 2 piąte x minus 3. Czyli współczynnik kierunkowy, czyli nazwijmy go A1, to jest minus 2 piąte. Czyli nasza prosta prostopadła, czyli współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej, to ile będzie? Minus 1 podzielone przez minus 2 piąte, czyli to jest 5 drugich. Czyli teraz równanie naszej prostej to będzie y równe 5 drugich x plus b. No i teraz b możemy obliczyć, wiedząc, że punkt 2, 8 leży na tej prostej. Lub też możemy użyć takiego znanego faktu, że jeżeli mamy współczynnik kierunkowy i punkt, to równanie proste jest takie.
minus 8 równa się współczynnik kierunkowy razy x minus 2. No, to jest równanie prostej o zadanym współczynniku kierunkowym przechodzącej przez punkt o współrzędnych 2 i 8. No, jeżeli chcemy mieć ją w postaci kierunkowej, czyli tutaj musimy wykonać tę operację, czyli y minus 8 równa się 5 drugich x minus 5, prawda? 5 drugich razy 2, czyli minus 5. I co? Dodajemy 8 i otrzymujemy równanie y równa się 5 drugich x plus 3. I to jest prosta, która jest prostopadła do naszej prostej y równe minus 2 piąte x minus 3 i przechodzi przez punkt 2, 8.